Łapka na Lucyfera. To jest właśnie to, co w dzisiejszym odcinku zrobimy. Nie mam pojęcia, co się dzieje z Dave'em, ponieważ Lucyfer go uwięził. Ostatnio znaleźliśmy jakieś dziwne pomieszczenie połączone jakby z moją tajną bazą, co jest w ogóle totalnie dziwne, bo tego tam wcześniej nie było. Pisaliście mi w komentarzach, że właśnie w tamtym miejscu był przechowywany Dave i że on stamtąd uciekł, więc bardzo dobrze w sumie, tylko nie wiem teraz w sumie, gdzie on jest. Więc jako, że mam wojnę z Lucyferem, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zrobię pułapkę na niego i zobaczymy, czy Lucyfer odda mi Dave'a, czy nie. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz na dole, jeżeli wam się takie odcinki podobają, oraz zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Jak widzicie, jestem przed moim domkiem. Zanim jednak cokolwiek wam pokażę, zanim przejdziemy do robienia pułapki, to chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ostatnio widziałem na YouTubie, czy na TikToku to było, chyba na TikToku to widziałem, fajny pomysł na zrobienie akwarium w Minecrafcie. I teraz mam do was pytanie, czy chcielibyście, żebym zaczął nagrywać takie filmy na YouTubie, gdzie pokazuję wam fajne jakieś sposoby na budowanie różnych rzeczy w Minecraft, które gdzieś tam zobaczę na TikToku i tak dalej, i spróbuję je zbudować w Minecraft i zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu i po prostu postaram się coś takiego nagrać, bo w sumie spoko pomysł, czemu by nie. A ostatnio zobaczyłem właśnie, jak można by było zrobić akwarium i zrobiłem właśnie takie akwarium. Minus jest tylko jeden, a mianowicie ryby. Jak widzicie, nie ma żadnych ryb w środku i... i to jest właśnie problem tego akwarium. To akwarium po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa, jeśli chodzi o ryby. Zrobiłem to tutaj normalnie. To akwarium jest akurat bardzo łatwe było do zrobienia. Tylko minus jest tego taki, że te ryby stąd wypływają i wszystkie wypłynęły mi do wody. Nawet ich tutaj nie ma. Nawet nie wiem, gdzie one są, tak szczerze przyznam. Gdzieś popłynęły. Ja nawet nie wiem, czy są tu. Tu są jakieś ryby. Ale dam wam przykład może. Wezmę jakąś rybę. O, mamy rybę. Tu nie ma tych ryb, które ja tam dałem. Tam były jakieś tropikalne. Takie wyszukane, ale może gdzieś tam popłynęły dalej. Może gdzieś uciekły stamtąd, bo tam też jest takie ten, no nie wiem, może mi uciekły ryby. Nie wiem, totalnie nie wiem, co, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale dam tutaj tą rybę i po prostu zobaczymy, co się będzie działo. Patrzcie, jest sobie ryba, jest wszystko spoko. Pływa sobie. Ja zabiorę wodę, bo będziemy ją dzisiaj potrzebować. I uwaga, tak pływa po krawędziach, że ona zaraz powinna wypaść stamtąd. Bo to działo się, bo to dosłownie chwila moment, to, że te ryby wypływały. No chyba, że jedna ryba jest się w stanie utrzymać jakoś. Ej, naprawdę? To działa? Ej, no przecież, przysięgam, miałem taką akcję, że dałem tą rybę i ona wypłynęła od razu, po prostu tak o wypadła stamtąd, a ta się tutaj trzyma jakoś. Ej, no to w sumie może i jakoś to działa, może jakoś to działa to akwarium, więc nie wiem, nie będę tego oceniał, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. No i tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie, żebym zrobił takie odcinki właśnie, gdzie będę robił jakieś takie jakby lifehacki, jakieś takie rzeczy z Minecrafta, w których będziemy sprawdzać, czy takie rzeczy działają, czy fajnie to wygląda i tak dalej, no to dajcie znać i oczywiście będziemy coś takiego robić. Ja sobie wezmę chleb, bo jeszcze sobie nie wziąłem, teraz zauważyłem, że mi zawsze schodzi. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, w dzisiejszym mówiłem, widzowie, to nie działa. Prędzej czy później ta ryba musi wypaść. No po prostu musi. Dobra, wpadniesz do wody? Wpadniesz. No to pójdź gdzieś dalej. No trudno, akwarium po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa. Trudno. W każdym razie, wracając do tematu, który mamy dzisiaj, w dzisiejszego odcinka. Mamy zrobić pułapkę na Lucyfera. To jest bardzo prosta sprawa, ponieważ ja już tą pułapkę przemyślałem, ponieważ jakiś czas temu wam mówiłem, że prawdopodobnie Lucyfer bardzo nie lubi wody. Co oznacza, że robiąc pułapkę z wodą, łatwo będziemy mogli go przechytrzyć. Też w poprzednim odcinku odkryliśmy tutaj tą tajną... Co tutaj robi Dirt? Ja go tutaj nie dawałem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale dobra. Rozwalmy to. W każdym razie, przechodząc tutaj do tego miejsca, mamy tutaj tą tajną bazę, w której niby był przechwytywany Dave. I to mi się totalnie nie podoba. Odkryliśmy to ostatnio i to jest dziwne. To jest dziwna akcja. Ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego, więc ja dalej to postanawiam zamurować. Zamurowujemy to. Nie dotyczy mnie to. Nie dotyczy mnie to. Ja tam nie chcę wchodzić. Niech Lucyfer myśli, że ja dalej o tym nie wiem, że to tam jest. I to jest o, prawie odpaliona, join the game. No to nieźle. Ej, co tu robi Creeper? Mam Creepera na chacie, nie wybuchaj, błagam, dlaczego tam mi się respią Creepery? Ja tego totalnie... Nie wybuchaj, dobra, i giniesz? Dobra, nienawidzę się walić z Creeperami, to jest najgorsze. Ale wracając do tematu odcinka, bo ja ciągle od niego odbiegam. Lecimy w stronę, ja nie wiem, na czym ja skończyłem. Widzowie, pogubiłem się, nie wiem, na czym ja skończyłem mówić. W każdym razie lecimy w stronę bazy Lucyfera, ponieważ tam mam pułapkę przygotowaną na niego, znaczy chcę przygotować na niego pułapkę. Ponieważ jakby podejrzewam, że jako, że to jest człowiek lawa, człowiek magma, nie wiem jak go tam nazwać, no to prawdopodobnie woda na niego działa dosyć negatywnie. Więc jeżeli zrobimy jakąś pułapkę z wodą, do tego też mi jest potrzebna właśnie ta woda, którą mam ze sobą, no to liczę na to, że uda nam się jakoś go, prawda, przechytrzyć i uda nam się go jakoś, no, że tak to ujmę, pokonać. Więc ja, korzystając z tego, że
że mogę tam wejść teraz niepostrzeżenie, oczywiście wypijając spotkę na niewidzialność, postanowiłem, że to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić właśnie taką pułapkę. Taką właśnie tutaj, która totalnie go zdetronizuje, mam nadzieję, ponieważ pułapka będzie polegała na tym, że on wpadnie tutaj przez tą dziurę i wpadnie do wody, więc powinien w ten sposób zginąć. Tu, jak widzicie, tu będzie woda w tym miejscu, tylko musimy to jakoś inaczej przemyśleć, więc ja robię tak, że tutaj rozkopuję teraz w tym miejscu to, ponieważ musimy to zrobić piętro niżej, z tego powodu, że tu byśmy nie zmieścili tego, więc zrobimy to w tym miejscu. I teraz tak, jeżeli ja zamknę tutaj te furtki, ale nad nimi dam to, tutaj dokładnie tak, tutaj też dam, i teraz zaczniemy tutaj wykopywać właśnie to, to tutaj woda nie powinna nam się wylać, ponieważ jak ja tutaj teraz to dam, to powinno to wszystko, o, się unormować. Więc to jest właśnie nasza baza tego, chociaż ma pomysł, przecież ja wcale tego nie muszę w ten sposób robić. Dobra, czekajcie, bo ja jakoś się odkleiłem, tu możemy to zamurować przecież. I teraz wystarczy, że zrobimy w ten sposób, tutaj to zabudujemy, dokładnie w ten sposób. I teraz zrobimy tak, że wypłynę sobie stąd, uwaga, dobra, wypływamy. I on wystarczy, że wpadnie tutaj do tego i to już powinno totalnie wystarczyć, więc czekajcie, robimy tak. Tu zamurowujemy to, żeby ta woda się ładnie rozlała, coś takiego, bierzemy sobie oczywiście po wodzie, no bo mamy nieskończone źródło wody w tym momencie. I mamy gotową pułapkę na niego przez so... Moi widzowie, nagrywam ten odcinek zaraz, znaczy tam nie bardzo długo po poprzednim odcinku. Więc pozwólcie, że wezmę sobie łyk picia. Bo tak jak powiedziałem, jak się nagrywa odcinki, to zasycha strasznie w gardle i się później kaszle. Nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy pułapkę na Lucyfera. I to powinno go totalnie pokonać. Jakby ja bym tutaj to jakoś zabezpieczył, może jeszcze, żeby on na przykład tędy nie wyszedł, więc w ten sposób. Jedyna jego szansa jest wpaść na to. W ogóle ostatnio odkryłem tutaj, że tutaj coś powstaje. Ja nie wiem totalnie, co to jest, ale tutaj będzie jakaś tajna baza tego Lucyfera, ja to czuję. Ja tego jeszcze sprawdzę, że tutaj. Dobra, tu nie ma, ale i w lewo, i w prawo. Ja tego totalnie nie wiedziałem, że tu są jakieś takie rzeczy. Ja to ostatnio przypadkowo odkryłem, jak tutaj spadłem do Lucyfera. Jak... śledziłem go chyba? Co ja wtedy robiłem, że ja tutaj spadłem? A nie, ja wtedy przyszedłem z nim pogadać, tak chyba. Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie ostatnio to odkryłem, więc ogólnie to beka. Ale mamy zrobioną pułapkę na Lucyfera i teraz wystarczy tylko poczekać, aż on tutaj wpadnie i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać, bo wydaje mi się, że jak on wpadnie do wody, to będzie totalny koniec, więc... Chcę to sprawdzić. W każdym razie teraz będę musiał czekać jakoś i czekać na moment, aż on się tutaj pojawi, żeby móc go jakoś sprawdzić, czy on jest w stanie to wpaść, czy nie. Więc robię cięcie i wracam do was w momencie, kiedy Lucyfer pojawi się na serwerze. Dobra, widzowie, jestem na Palionowie. Widziałem tutaj gdzieś Lucyfera, że biegał gdzieś po tamtej stronie, więc tutaj szybko przybiegłem, bo byłem tam w Palionowie i nie widzę go teraz, ale gdzieś tam był. Gdzieś tam był, ja muszę być tutaj schowany, bo jeżeli on tutaj się zaraz pojawi, to może uda nam się go złapać gdzieś w pułapkę. Dobra, jestem tutaj schowany. Tu jest jakiś creeper, ja z tobą nie chcę w ogóle wchodzić w jakiekolwiek, że tak to ujmę, współpracę. Gdzie on jest? Tam gdzieś był, no widziałem go, przysięgam, że tam gdzieś był. Jest tam. Dobra, chowamy się, bo zaraz będzie akcja, tu przyjdzie i wejdzie pewnie do tej swojej bazy. Gdzieś, nie widzę go, znowu go nie widzę. Dobra, czekamy tu. O nie, idzie do mnie zombiak, najgorzej. Jest tam po tamtej stronie. Tu mamy idealne miejsce za krzakami takimi. Nie. Creeper, dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz? Dobra, wchodzimy na drzewo, będziemy mieli super... Czy on mnie widzi? Nie, dobra, chyba mnie nie widział. Nie, albo mnie widział, ja nie wiem totalnie. Może on chce mnie tam ściągnąć teraz. Ale dobra, no idź tam. Może on będzie... Zeskoczył, uwaga. I co? Będzie gdzieś? O kurde, ale burza! Ej, co jest? Czekajcie, idę tam zobaczyć, czy on zginął. Jaka burza jest? Co jest grane? Ej. Czy my pokonaliśmy w tym momencie człowieka lawę? Ej, czy to jest ten moment, w którym my go pokonaliśmy? Ej, dobra, czekajcie, ja tam schodzę na dół, muszę to zobaczyć. Czy on zamienił się w obsydian tak, jak myśleliśmy? Nie ma tu nic. Gdzie on jest? Tabliczka jest jakaś. Jesteś głupcem, jak myślałeś, że to mnie pokona. Nie pokonaliśmy go! Dobra, ta pułapka nie działa! Co jest? Nie... Dobra, ja uciekam stąd, bo on pewnie mnie zaraz... Ile tu jest creeperów? Ja stąd uciekam!
Dobra, nie udała się, nie udała się pułapka, i to najgorzej. Czyli on już wie, że my go chcemy zniszczyć, a to okazało się, że się nie udało. Czyli jak, musi on trochę dłużej spędzić czasu w tej wodzie niż normalnie. Ale dlaczego te pioruny się pojawiły? Dobra, to jest totalnie dziwne. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja wracam do domu, chowam się do... Nie, creeperów, proszę nie wybuchaj, dobra. Strasznie dużo creeperów, ja się idę chować do mojej bazy i tam będę rozkminiał nad następnymi pułapkami na Lucyfera. Możecie dawać swoje propozycje w komentarzach. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, do jutra, pozdro, pa pa. We'll be right back.